Życzymy spokojnych wieczorów filmowych. Ty wybierasz tytuł, my gwarantujemy stabilny internet. Młodzi demokraci zachęcają do wzięcia udziału w wyborach samorządowych i do głosowania na kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Rady Miejskiej w Tczewie i Rady Powiatu. Podczas konferencji prasowej lokalnych działaczy poparło dwóch pomorskich parlamentarzystów, poseł Patryk Gabriel i senator Ryszard Świlski. W niedzielę przed Urzędem Miejskim w Tczewie młodzi demokraci zorganizowali konferencję prasową z udziałem kandydatów na radnych miejskich i powiatowych Koalicji Obywatelskiej. Partia ta proponuje swoich przedstawicieli we wszystkich czterech miejskich okręgach oraz we wszystkich pięciu okręgach powiatowych. Wśród nich są zarówno osoby młode, jak i doświadczeni samorządowcy. Prezes oddziału kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oskar Ludwiczak kandyduje do Rady Miejskiej w Tczewie z ostatniego miejsca w okręgu numer 4. Podczas konferencji wyjaśnił, dlaczego według niego warto oddać głos na młodych ludzi. Młodzi ludzie są już gotowi do tego, aby wziąć odpowiedzialność za miasto, żeby wziąć odpowiedzialność za życie publiczne. Jestem zdania, że młodzi ludzie powinni partycypować w większej ilości po prostu w życiu publicznym. Dlatego tutaj zorganizowaliśmy dzisiaj konferencję właśnie młodych demokratów. Moje postulaty to między innymi zajęcie się obroną cywilną. W przypadku teraz wojny na Ukrainie zdaje mi się, że miasta polskie powinny być gotowe w razie co na nadchodzący konflikt. Zdaje mi się, że powinna powstać nowa, zaktualizowana uchwała dotycząca właśnie obrony cywilnej w Tczewie, tak aby każdy mieszkaniec czuł się bezpiecznie w wypadku ataku, żeby wszystkie procedury były jasne. Drugim punktem jest edukacja regionalna. Jestem regionalistą i chciałbym starać się, aby wprowadzać właśnie edukację regionalną do tczewskich szkół. Takim trzecim moim punktem jest również to, żeby Tczew był miastem zieleni. Zieleń jest dla mnie bardzo ważna. Koniec z betonozą, koniec z tym odwiecznym betonem w naszych miastach. Czwarty punkt, który jest bardzo istotny, mi się zdaje, że bardzo, bardzo istotny dla młodych ludzi, to jest mieszkalnictwo. Chciałbym, żeby w Tczewie powstały jakieś programy mieszkalnicze dla młodych. W niedzielnym spotkaniu uczestniczyli także pomorscy parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, senator Ryszard Świlski i poseł Patryk Gabriel. Jako Koalicja Obywatelska jesteśmy przekonani, że jest jeszcze dużo przestrzeni do wykorzystania i do zrealizowania aspiracji Tczewa jako bardzo ważnego miasta na mapie Pomorza. Po to jest potrzebna współpraca nie tylko wewnątrz samorządu, ale taka dobra synergia z władzami regionalnymi i z władzami centralnymi. No po 15 października będzie nam niezwykle łatwo dogadywać się, mówiąc językiem kolokwialnym, w kwestiach dotyczących Kociewia i Pomorza w ramach ugrupowań, które realizują te demokratyczne wartości, z którymi szliśmy do wyborów parlamentarnych. W przypadku Rady Miejskiej w Tczewie Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała kandydatów z czterech komitetów lokalnych i dwóch ogólnopolskich partii. Prócz Koalicji Obywatelskiej jest to również Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli chodzi o lokalne ugrupowania, to swoich kandydatów proponuje Porozumienie na Plus, Samorząd Odnowa, Komitet Obywatelski Jan Kulas 2024 oraz Wspólnie dla Tczewa. Koalicja Obywatelska tym razem nie zaproponowała swojego kandydata na prezydenta Tczewa. Szef powiatowych struktur poinformował nas, że na posiedzeniu zarządu regionu zdecydowano o poparciu urzędującego prezydenta Mirosława Pobłockiego z Porozumienia na Plus. Jego kontrkandydatami są Łukasz Brzątkowski z samorządu Odnowa oraz Iwona Ochocka z Komitetu Wspólnie dla Tczewa. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia, a ewentualna druga tura wyborów prezydenckich 2 tygodnie później, czyli 21 kwietnia.